Smolarek i Metzelder. Lam, Balak, Schweinsteiger. Będzie druga żółta kartka w naszym zespole. Ukarany Radosław Sobolewski. Balak stara się teraz wziąć na siebie odpowiedzialność. Uczestniczy praktycznie w każdej akcji niemieckiego zespołu. Ładne przyjęcie. No nie trafił w piłkę Sobolewski. Trafił w nogi Balaka. Frings ma dużo miejsca w środku. Zrobiła się dziura. Frings. Rykoszet. Jeszcze Podolski. Balak. Fauluje. Zdaniem sędziego Radosław Sobolewski. No taka stykowa sytuacja. My tymczasem oglądamy zmianę w zespole niemieckim. Opuści boisko Arne Friedrich. A w jego miejsce ewidentna. Dawid Odonkor. To będzie pewne przesunięcie taktyczne. Bert Schneider za chwilę będzie grał polskiego zespołu. Zatrzymany Żebłaków. Musimy wracać Odonkor. Już czwórką wychodzą Niemcy. Klose w środku. Pędzący Neville, Sobolewski. No i będziemy kończyć ten mecz chyba w dziesiątkę, bo miał żółtą kartkę Radosław Sobolewski. To było bezmyślne zachowanie, niepotrzebne zupełnie. Było czterech, czy nawet pięciu Polaków, a trzech Niemców. Naprawdę nie musiał faulować w tej sytuacji Radosław Sobolewski. Już oszczędził go, takie miałem wrażenie, sędzia za tą nakładkę, którą zaatakował Balaka. Ależ bezczelny był w zachowaniu Klozon, sobie wybrał taki tor biegu, by tylko zaczepił go Sobolewski. Zdawał sobie sprawę, że Luis Medina Cantalejo sięgnie po żółtą kartkę na Sobolewskiego. Hiszpanie są specyficzni w sędziowaniu i żółtą kartkę Sobolewski drugą zobaczył. Ostatni kwadrans tego meczu.